Polska Izba Mediatorów z przytupem rozpoczęła 2023 rok. No i zbliżamy się do końca lutego, który niesie ze sobą wiele, wiele, wiele doniosłych bardzo wydarzeń. O trzech z nich na początek, mianowicie o spotkaniu z Lechem Wałęsą i w ramach Panteonu Pokoju jutro w niedzielę 29 stycznia pokażemy ten materiał. Spotkaliśmy się w Europejskim Centrum Solidarności, czyli tam, gdzie znajduje się kancelaria pana prezydenta Lecha Wałęsy. I to było nasze otwarcie gdańskie. Wczoraj odbyliśmy cykl spotkań istotnych w Centrum Arbitrażu i Mediacji w Rzeszowie. Tym razem wielką postacią, którą staramy się tam hołubić i dbać o nią, jest pan Zbigniew Brzeziński. Jego syn Mark Brzeziński obecnie jest ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce, a sam Zbigniew Brzeziński opowiadał niegdyś, że jego dziadek był sędzią w sądzie okręgowym Przemyśl. Chciałbym na początek pokazać film o trzeciej ważnej postaci, mianowicie profesorze Zygmuncie Baumanie. Postać barwna i kontrowersyjna, trzeba przyznać, ale niezwykły socjolog. Zmarł całkiem niedawno, kilka lat temu. Był wykładowcą Uniwersytetu w Leeds. Właśnie tam już dzisiaj będę miał przyjemność zagościć, a jutro wizyta w Uniwersytecie Leeds, właśnie po to, żeby iść tropem dorobku najwspanialszego, jednego z najwspanialszych polskich socjologów. Chciałbym w pewnym zaciekawieniu pokazać Państwu materiał o nowoczesności. Jak o nowoczesności mówi człowiek poprzedniego stulecia? Holokaust był koniecznym produktem nowoczesności. To byłoby popadanie w przesadę i to karygodną przesadę, ale był legalnym dziecięciem, nie bankartem, ale legalnym dziecięciem nowoczesności, zgodnym z duchem tego typu cywilizacji. Jakby nie objaśniać planu, pomysłu zagłady, jego realizacji pomysłami kilku zacietrzewionych, obłędnych, potwornych ludzi, to aby zagłada była możliwa, trzeba było współpracy setek tysięcy ludzi i to współpracy, która była uniezależniona od ich osobistych poglądów. Szło o to, żeby bez względu na to, czy wierzą w sensowność rozkazów, jakie poleceń, jakie otrzymują, prac, jakie mają wykonać, te prace wykonywali i wykonywali możliwie sumiennie, powodowani rozumem raczej niż namiętnościami. I to jest właśnie ta potworna rzecz, że w kontekście naszej nowoczesnej cywilizacji można nie tyle umożliwić złym ludziom czynienie złych uczynków. To, że źli ludzie czynią zło, nie jest żadnym odkryciem, nie jest żadną nowością, nie jest wynalazkiem XX stulecia. To zjawisko towarzyszy ludziom od niepamiętnych czasów i co więcej, społeczeństwo ludzkie normalne umie się bronić przed złymi ludźmi, znajdywać ich, a kiedy są już odnalezieni, kiedy wiadomo, że są złymi ludźmi, skłonnymi do złych uczynków, no to ich albo reedukować, albo separować, umieszczać z dala od psoty i bronić się jednym słowem przed tymi możliwościami. Lepiej bądź gorzej, nie z całkowitym, stuprocentowym powodzeniem, ale zawsze jako tako. Natomiast groza prawdziwa dzieje z odkrycia, że ludzie całkiem porządni, cnotliwi małżonkowie, dobrzy sąsiedzi, opiekuńczy ojcowie, oddani, lojalni, codzienni pracownicy społeczności i wspólnot ludzkich mogą w pewnych warunkach być skłonni do dokonywania
czynów zbrodniczych, być w stanie to właśnie robić. Jakie są związki między tym szczególnym rodzajem cywilizacji, a taką możliwością, żeby zaprzęgać wysiłki ludzkie, ludzi całkiem w kategoriach normalnych, moralnych, przyzwoitych, do czynienia niecnych rzeczy i tępienia innych ludzi. Jeden aspekt jest bardzo prosty, no technika. Mordowanie 3-4 milionów ludzi, czy nawet 6 milionów ludzi, jak niektórzy twierdzą, byłoby nie do pomyślenia przy bardziej prymitywnej technice. No, potrzebne są koleje żelazne, które przewożą olbrzymie masy ludzi z jednego miejsca w drugie. No, można by przytaczać bez końca rozmaite elementy nowoczesnej techniki, które złożyły się na umożliwienie takiego wielkiego zamierzenia. Drugi aspekt to nowoczesna technologia pracy, podział pracy, naukowa organizacja współpracy, zazębiania się, koordynowania działalności wielu specjalności, wielu ilości ludzi. No i wreszcie trzecia cecha, która wydaje mi się najbardziej pomijana w literaturze, a w gruncie rzeczy najbardziej istotna. Mianowicie to, co ja nazywam postawą ogrodniczą, typową dla nowoczesnej cywilizacji. Ktokolwiek miał kiedykolwiek właśnie ogród, wie o tym, że zanim zakwitły kwiaty i rozrosły się krzaki posadzone w tym ogrodzie, miał już pewną wizję doskonałego ogrodu, gdzie co powinno być i kiedy, w jaki sposób osiągnąć estetyczną harmonię na tym skrawku ziemi otoczonym płotkiem. W momencie, kiedy pojawił się ten wzór idealny, pomysł na harmonię ogrodową, wszyscy ewentualni mieszkańcy tego ogrodu, wszystkie rośliny, jakie tam miały zakorzenić się, podzieliły się raptownie na dwie kategorie. Znaczy roślin użytecznych, te, które miały miejsce w tym nowym ładzie, w tej harmonii przyszłej, i wszystkie inne rośliny, które tam nie były zaplanowane, tam się nie mieściły, i te rośliny stały się chwastami. Otóż bycie chwastem nie jest żadną cechą szczególną danej rośliny. Ta sama roślina, która rośnie gdzieś na łące czy na polanie leśnej, kiedy idziemy na wycieczkę, przyglądamy się jej, zachwycamy się barwami jej kwiatów, jej wonią, podziwiamy ją, ale ta sama roślina, jeżeli się zakorzeni nieproszona, jeżeli przywędruje sama, pędzona siłą wiatru i wyrośnie w tym ogrodzie, ona psuje harmonię i to jest jej grzechem. Czyli chwastyzm chwastu nie polega na właściwościach rośliny, tylko na właściwościach spojrzenia, jakie ogrodnik rzuca na nią. Znaczy stwierdza on, że tutaj do tej przedustawnej harmonii ogrodniczej ona nie pasuje. I to jest siła i zarazem złowroga potencja nowoczesności, ta postawa ogrodnicza. Zaprowadzamy ład tam na miejsce chaosu. Porządkujemy świat, porządkujemy warunki życia ludzkiego. Każda fabryka, każdy zakład produkcyjny, którymi tak się pysznimy, z których słusznie jesteśmy dumni, jest takim mini ogrodem, w gruncie rzeczy, zaprowadzeniem na pustkowiu pewnego układu sensownego, racjonalnego, z góry zaplanowanego przez inżynierów, przez techników. Na tym polegają właściwie wszystkie po kolei osiągnięcia zapisane w historii nowoczesnej cywilizacji. Ale zarazem jak się przenosi tą postawę ogrodniczą na społeczeństwo ludzkie, no to wtedy powstają rzeczy potworne. Czy dalej istnieje ten potencjał? Czy to się nie możemy dać raz jeszcze? Czy ludzie, którzy potępiają i słusznie potępiają sprawców, wykonawców Holokaustu, bo nie mogą w chwili zatraty czujności sami stać się elementem podobnego wydarzenia? Cywilizacja nowoczesna była okrutna od pierwszej chwili. Historia kolonizacji, historia, to co się przydarzyło
tubylcom we wszystkich krajach podbijanych przez Europę, kolonizowanych przez Europę. Była pełna masowych morderstw, była pełna ludobójstwa. Ludobójstwo powtarzało się z przerażającą regularnością wszędzie tam, gdzie się na początku rozprzestrzeniała cywilizacja europejska. Natomiast Hitler dokonał czegoś nieprzewidzianego, mianowicie te metody, które były stosowane w stosunku do ludów dalekich, odległych, w jakimś sensie nie całkiem ludzi, traktowanych jako to, co robili na przykład konkwistadorzy hiszpańscy w południowej Ameryce z Aztekami czy z Inkami, to, co robili kolonizatorzy europejscy na terenie Kanady czy Stanów Zjednoczonych późniejszych z tubylcami indiańskimi, to, co robili przybysze z Europy w Australii z aboryginami australijskimi. To masowe morderstwo, to ignorowanie człowieczeństwa zabijanych, uważanie ich morderstwa, ich zagłady za czyn obojętny moralnie, dlatego że odnosi się on nie do ludzi, nie do w pełni ludzi, tylko do wrogów rodu ludzkiego, czy też po prostu podludzi, niemal zwierząt i tak dalej, to wszystko on przeniósł do domu, przyniósł do Europy. I Europa zobaczyła to z bliska. A nastąpił wielki wstrząs moralny. Czyli taki przemysłowo zorganizowany, racjonalnie prowadzony, systematyczna zagłada całych kategorii ludzkich, których winą jest to, że nie pasuje, że czyni świat innych ludzi niewygodnym, ale poza tym żadnych grzechów nie posiada. Zagłada kategorialna, to znaczy zagłada tych, którzy zostali zaklasyfikowani do pewnej kategorii. Nie za to, że popełnili jakieś czyny konkretne, ale po prostu dlatego, że zdarzyło się im należeć do pewnej kategorii skazanych już hurtowo na zagładę. To przeciwko temu po raz pierwszy w historii nowoczesności podejmujemy środki zaradne. Zagrożenie moim zdaniem zieje i to potężne z innych nieco kwater, genetyczne regulowanie dzieci, które się dobiera, prawda, według wzoru. To jest inne nieco zjawisko, o którym w tym kontekście nie należałoby mówić i nie sądzę, aby groziło ono, że stanie się zjawiskiem masowym, to znaczy w trybie, jaki opisał w Nowym Wspaniałym Świecie Aldous Huxley, na przykład, że całe klasy społeczne będą produkowane fabrycznie. Nie sądzę, że matki się zarosiło. Natomiast są zagrożenia bardzo poważne, tkwiące w tym, co nazywam kryzysem asenizacji społecznej. To jest bardzo brutalne wyrażenie, ale lepiej powiedzieć o czymś brutalnie wręcz, niż owijać tę bawełnę, dlatego zjawisko moim zdaniem jest bardzo groźne. Otóż nowoczesność od pierwszej chwili i do tej pory zawsze produkowała ludzi zbędnych, nadmiar ludzi, ludzi, których właściwie można byłoby tylko przeznaczyć na przemiał. Były dwie gałęzie wytwarzania nowoczesnego, które w tym się specjalizowały. Jedna gałąź to była właśnie ta wspomniana już poprzednio produkcja ładu społecznego. Kiedy się robi nowy ład społeczny, zawsze jakaś tam kategoria ludzi nie pasuje, jest zbędna i trzeba się jej pozbyć. A druga gałąź to jest to, co nazywamy postępem gospodarczym, ekonomicznym. Postęp ekonomiczny polega z grubsza biorąc na tym, że prace, jakie wykonywało się przedtem przy pomocy dużej ilości ludzi, wymagały już tylko małej ilości ludzi i w związku z tym pewna ilość ludzi
traci środki utrzymania i zarabiania na życie, nie ma dostępu do tych środków zarabiania na życie, no i nie znajduje dla siebie zatrudnienia, wyżywienia i sposobów przeżycia. Te sprawy rozwiązywano przez kilkaset lat w ten oto sposób, że modernizacja, czyli produkcja ludzi zbędnych, dokonywała się tylko w małym zakątku globu, a reszta zakątku globu z powodu dyferencjału władzy, dyferencjału mocy wydawała się ziemią niczyją, ziemią pustą, czekającą na zaludnienie. No i ten nadmiar ludności wytwarzany w krajach już rozwiniętych, czyli już modernizowanych, modernizujących się nadal, można było wytransportować do Afryki, do rozmaitych części Azji, do całego kontynentu Ameryki Północnej i Południowej, do Australii, do Nowej Zelandii, które zostały rzeczywiście zaludnione nadmiarem ludności europejskiej produkowanej w XIX i XX wieku. A nadto jeszcze ludzie, którym było po prostu niewygodnie w Nowym Ładzie, którzy musieli ratować się przed prześladowaniami, mogli też pielgrzymować tam na te dalekie kraje, jak to czynili na przykład członkowie rozmaitych sekt religijnych, chrześcijańskich, ratujący się przed tępieniem, prześladowaniem w Europie, kolonizowaniem dzikich terenów Ameryki. Tak to wyglądało wtedy i można by to określić w ten sposób, że lokalnie wytwarzane w Europie problemy znajdowały globalne rozwiązania. To się skończyło raz na zawsze. Po pierwsze, odpływ nadmiaru ludzi, tych chronicznie bezrobotnych z Europy, poza Europę jest już niemożliwy. Europa, ziemia niczyja już nie istnieje, terra nulla, pusta ziemia. Faktycznie pusta, czy też wyobrażana jako pusta i traktowana jako pusta, już nie istnieje. Planeta jest wypełniona, planeta jest pełna. A co gorsza, cywilizacja nowoczesna zwyciężyła. W związku z tym każdy zakątek Ziemi już się w tej chwili na gwałt unowocześnia. Zatriumfowała nowoczesna technologia, postęp ekonomiczny dociera do najdalszych zakątków globu. W związku z czym nadmiar ludności produkuje się nie tylko lokalnie, w jednym zakątku globu, ale wszędzie. W związku z tym powstaje zjawisko, które można nazwać czymś w rodzaju imperializmem sąsiedzkim. Nastroje plemienne, walki właśnie plemienne, próba, to co się działo w Rwandzie, magotypowe, to co się dzieje na Ceylonie od dłuższego czasu, to co się dzieje w Sudanie. Erzenberger, bardzo bystry obserwator nowoczesnych czasów, naliczył 44 toczące się dzisiaj takie właśnie plemienne, wewnętrzno-społeczne, bratobójcze w gruncie rzeczy wojny. Nie o wszystkich ich słyszymy, dowiadujemy się o nich tylko dorywczo. Nie wszędzie jeżdżą wtedy dziennikarze telewizyjni z kamerami, żeby je filmować, ale one tlą się. Od czasu do czasu wybuchają, dochodzą do wrzenia. Odepchnąć trochę sąsiadów, zdobyć trochę więcej ziemi dla siebie. To, co się nazywa czystką etniczną, to jest ta forma, której się odbywa dzisiaj ludobójstwo w rozmaitych zakątkach świata. No, niektórzy, co bardziej przedsiębiorcy, ludzie, którzy stracili środki utrzymania w swoich własnych krajach z powodu postępu technicznego, próbują się dostać tam, gdzie taka praca, gdzie jest sklep i świeża woda, dostać się na przykład do Europy, no ale wtedy my się odgradzamy płotem, nie puszczamy. W związku z tym duszą się we własnym sosie i powstają szczególnie te młodzieżowe, czy nawet dziecięce armie, nazywające się armiami wyzwoleńczymi, bardzo często trudne do odróżnienia od gangów, od zespołów bandyckich, które w jakiś pokrętny, perwersyjny sposób załatwiają sprawę, lokalnie sprawę tego nadmiaru ludzi bez przydziału. Nadmiaru ludzi bez przydziału. I tu jest i tutki wielkie niebezpieczeństwo, to znaczy
Potrzeba globalnych rozwiązań dla globalnie rozwiązywanych problemów, a tych jeszcze nie mamy. I póki ich nie mamy, musimy się mieć na czujności, musimy być na baczności. I musimy zachować czujność, że ludobójstwo jest ciągle tlącą się możliwością naszego świata. To, co kiedyś Immanuel Kant opisał w swojej pięknej książeczce, w której użył takiego stwierdzenia, takiej formuły Allgemeine Vereinigung der Menschheit, ogólne zjednoczenie ludzkości, które jego zdaniem, to było powiedziane z góry 200 lat temu, jest zrządzeniem natury, które prędzej czy później musi dojść do skutku. Dlaczego zrządzeniem natury? Ano dlatego, że nas natura umieściła na sferycznej kuli, na sferycznej planecie. Poruszamy się o powierzchni kuli, Ziemia jest, mówiąc z grubsza, okrągła i w związku z tym nie możemy się oddalić od siebie, nie możemy się odseparować. Bo jak się próbujemy oddalić w jednym kierunku, no to na kuli, jak wiadomo, zbliżamy się z drugiego, czyli będziemy się trącali łokciami, skażani jesteśmy na to, żeby żyć w swoim sąsiedztwie, więc koniec końców, powiadał Kant, będziemy się musieli dogadać co do zasad wzajemnej gościnności. Profesor Zygmunt Bauman jest postacią znaną i też nie jest tajemnicą jego historia. Rzeczywiście współpracował aktywnie z resortem siłowym w okresie PRL-u i pewnie to był jeden z czynników, dla których wyemigrował do Anglii, właśnie na Uniwersytet w Leeds. Przemysłowe, bardzo interesujące miasteczko, ale jego dorobek jako socjologa jest rzeczywiście nie do przecenienia i pewnie jego doświadczenie, z którego czerpał, również przyniosło mu tak istotne wnioski. Jeśli chodzi natomiast o Rzeszów, chciałbym zaprosić Państwa i pokazać pana profesora Zbigniewa Brzezińskiego. Tak jak mówiłem, którego syn jest ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce obecnie, a który to Zbigniew Brzeziński otrzymał honorowe obywatelstwo Przemyśla w 1990 roku. Proszę zobaczyć, jaki siermiężny czas. Dzień dobry, Grażynko. Dzień dobry. Próbuję powiedzieć właśnie o wydarzeniach ostatnich dni, tych najbardziej kluczowych, czyli spotkań z Lechem Wałęsą 23 stycznia w trzecią rocznicę Wszechnicy Mediacji. Wczorajsze spotkanie w Centrum Arbitrażu i Mediacji w Rzeszowie. I za chwilę chcę zaprezentować sylwetkę pana profesora Zbigniewa Brzezińskiego, a raczej pójść z nim razem tropem miejsc, które odwiedził 33 lata temu, już 32 lata temu, gdy wręczano mu tytuł honorowego obywatela Przemyśla. A potem chciałbym porozmawiać z sobą na temat systemu kształcenia, bo dzisiaj będę w Leeds wieczorem, właśnie tam, gdzie profesor Bauman wykładał, a my 2 lutego mamy ważne spotkanie we Wrocławiu, czyli otwieramy w trzecim ośrodku naszym właśnie we Wrocławiu cykl naszych działań. Powołujemy, czy aktywizujemy na nowo Radę Programową po latach pandemii. No i trzecie i czwarte ważne spotkanie w Warszawie już w niedzielę i trwać będzie 3 we współpracy ze środowiskami mediatorów, moderatorów konsultacji społecznych, negocjatorów kryzysowych, a to z kolei jest dobrym wstępem właśnie do naszych dalszych działań. 4 nasze główne ośrodki, Warszawa, Gdańsk, Rzeszów i Wrocław właśnie uruchamiamy. A teraz profesor Brzeziński. Chcę Was zaciekawić tą postać. Zwołać dzisiaj uroczystą sesję z okazji nadania honorowego obywatelstwa miasta Przemyśla profesorowi Zbigniewowi Brzezińskiemu, jednemu z czołowych politologów,
jednemu z największych ambasadorów Polski na świecie, związanego z przemysłem od pokoleń. Przypomnę, że jego dziad, Kazimierz Brzeziński, był sędzią Sądu Okręgowego w Przemyślu, znanym społecznikiem, działaczem Towarzystwa Fredreum i założycielem klubu tenisowego w Przemyślu. Reduta Fredreum wydała na świat takie aktorskie sławy jak Kazimierz Opaliński. Trudności finansowe teatru nie zrażały Kazimierza Brzezińskiego. Apelował do Przemyślan i zachęcał. Gwałtu, gwałtu, co się dzieje? Powiesz każdy, mam nadzieję, kto skromniutki grosza worek weźmiesz z sobą i we wtorek w 1 lutego do kasyna oficerów się wybierzesz. Na tę noc więc porzuć łoże, na zabawę idź nieboże. Baw się, hulaj, dobra nasza, bo Fredreum cię zaprasza. Chcę wszystkim Państwu podziękować po prostu za to, że przywrócili mi Państwo wspomnienia z lat dziecinnych. To, co pamiętam z Polski, to właśnie jak najbardziej łączy się z Przemyślem. Jak jechałem wczoraj przez okolice, zbliżając się do Przemyśla, to powiedziałem kuzynowi, który jechał ze mną, że właśnie zbliżamy się do strony Przemyśla od Zasania. I że prawdopodobnie po lewej stronie były tam gdzieś jakieś koszary wojskowe. Pamiętam wspaniały pułk podhalański, który kiedyś miał tutaj właśnie swój garnizon. Przyjechaliśmy potem koło klasztoru sióstr benedyktynek po lewej stronie, po drugiej stronie mostu. Tam nocowałem parę lat temu, kiedy byłem właśnie w Przemyślu po raz pierwszy lat wojennych, jeszcze bardzo inwigilowany przez SP. A potem dzisiaj rano jechałem z wielką satysfakcją z Krasiszczyna samochodem przed samochodem prezydenta miasta, na którym był napis policja. Policja, która mi towarzyszyła w sposób przyjazny i towarzyski, za co z góry dziękuję. Ale przede wszystkim dziękuję Państwu za to poczucie wspólnoty, które ta chwila u mnie wywołuje, to poczucie należenia do czegoś bardzo szczególnego. To poczucie tej więzi, która przekracza Atlantyk. Jestem Amerykaninem polskiego pochodzenia. Poczułam się do amerykaniności, ale również bardzo się poczułam do polskości. I w tym, tej więzi Przemyśl ma bardzo szczególne dla mnie znaczenie. I dzisiejszy dzień bardzo to u mnie odnawia i umacnia. Raz jeszcze serdecznie dziękuję. Rodzinę jakiegoś sierżanta wojskowego, którzy nie płacili za pobyt w jakiejś części tego domu. To pamiętam, patrzyłem z balkonu, jak wyrzucano jego meble. To proszę na górę. Bardzo przyjemne wspomnienie. Dobrze, to proszę gospodarzu prowadzić. Polską interesuje się ze względów zasadniczo dwóch. Raz ze względu na pochodzenie. Bezwzględnie. Tego ukrywać nie można i nie ukrywam. I czuję się z tym krajem bardzo powiązany. Ale również interesuje się Polską, bo Polska jest krajem geostrategicznie kluczowym. A ja jako Amerykanin, który bierze czynny udział w życiu politycznym Ameryki, a w szczególności w polityce zagranicznej Ameryki, uważam rozgrywkę o Europę za sprawę o zasadniczej wagi dla Ameryki. A w tej rozgrywce o Europę Polska jest państwem kluczowym.
Dlatego też przejście Polski w państwo demokratyczne, suwerenne, wyrośnięcie autentycznej Polski jest nie tylko zwycięstwem dla Polski i źródłem satysfakcji dla wszystkich, którzy się z Polską identyfikują, ale jest również i dużym sukcesem dla Ameryki. Rozwaga to jest przede wszystkim umiar, tolerancja, zrozumienie konieczności kompromisu, spokój, opanowanie. A to są cechy, które powinny dominować w życiu społeczeństwa polskiego i które wydaje mi się, jak sytuacja się będzie poprawiać, będzie coraz bardziej wyrazem autentycznego społeczeństwa polskiego. Przede wszystkim to życzę społeczeństwu polskiemu, ale wydaje mi się, że nawet styl rządzenia, który jest symbolizowany przez Mazowieckiego, jest stylem właśnie rozważnym. I to jest bardzo dobry przykład. Wałęsa w czasie bardzo trudnych lat stanu wojennego wykazał dużą rozwagę. Solidarność, która reprezentowała autentyczne społeczeństwo, wykazała rozwagę w okresie Okrągłego Stołu. W rezultacie czego przetłumaczyła to wielkie zwycięstwo polityczne, rozwalając całkowicie rosyjski ustroju komunistycznego. Więc ja jestem optymistą, jeśli idzie o możliwości wyrośnięcia społeczeństwa polskiego w społeczeństwo rozważne. Obecnie uczestniczą 12 państw, 12 narodów. Ja nie sądzę, żeby jakikolwiek z nich specjalnie się zastanawiał nad tym, jakie aktywa wnosi do udziału w Europie. Po prostu uważają wspólnotę europejską za coś pożądanego, coś konkretnie pozytywnego i dlatego też w niej uczestniczą. Mnie się zdaje, że podejście tego rodzaju jest podejściem bardziej rozsądnym niż stwarzanie sobie jakiejś mitologii o specjalnej misji własnego kraju, w tym wypadku Polski. Tak, i to jest, mi się zdaje, zbyteczne, niepotrzebne i nawet niedopasowane do wymogów czasu. Polska powinna wziąć udział w Europie, bo Polska w zasadzie kulturalnie jest państwem europejskim. Dla Polski byłoby dużą korzyścią być częścią integralną Europy, a Europa nie będzie Europą, dopóki Europa ta będzie tylko połową Europy. Wobec tego wejście Polski, Czechosłowacji, Węgier i innych krajów jest również dla Europy pewnym sensie zakończeniem procesu integracyjnego, który dla Europy jest korzyścią. Budowa nowej, demokratycznej Polski, stworzenie gospodarki udanej na podstawie wolnego rynku przyczyni się do zmniejszenia podziału w Polsce, do przekształcenia społeczeństwa skłóconego w społeczeństwo nowoczesne, które będzie miało satysfakcję ze swojego bytu. Dlatego też odbudowa i przebudowa Polski jest jedyną receptą na rozwiązanie istniejących dylematów społecznych, politycznych, czy też gospodarczych. Mój ojciec był jednocześnie gorącym patriotą, ale również człowiekiem bardzo liberalnym. Na przykład walczył o Wilno. Przepraszam, walczył o Lwów. Walczył o Lwów przeciwko Ukraińcom. Ale jedni z jego najbliższych przyjacieli w Kanadzie byli Ukraińcy, którzy właśnie walczyli po drugiej stronie barykady we Lwowie. I mój ojciec, jak byłem małym dzieckiem, mówił mi o głupocie postępowania polskiego w stosunku do Ukraińców.
o tym, że na przykład w Małopolsce Wschodniej nie dopuszczono Ukraińcom do własnego uniwersytetu, że było tępienie Ukraińców z punktu widzenia nacjonalistycznego. Mój ojciec, jako żeniłem się z Amerykanką pochodzenia czeskiego, od razu zaczął żartować na temat ewentualnej federacji polsko-czesko-włoskiej. Ale to nie były tylko żarty, bo uważał, i ja uważam słusznie, że niechęć wzajemna między Polakami a Czechami jest po prostu tylko dowodem wzajemnej głupoty. I że bliższa współpraca między tak sobie bliskimi narodami byłaby wielką korzyścią do obydwu. Więc bezwzględnie ojciec mój wpłynął na moje poglądy, ale również mam nadzieję, że do pewnego stopnia doszedłem do pewnych wniosków również i autonomicznie sam na podstawie własnych doświadczeń czy też przemyśleń politycznych. Wiem od jego matki, że zawsze truchleje, jak on się w nocy w czasie mgły wybiera tą swoją łajbką z jednym Johnsonem bez rezerwowego silnika, a podobno widoczność wtedy nie przekracza 2 yardów. On kocha właśnie te takie jazdy tam sobie gdzieś po tych różnych wysepkach wokół tego Bar Harbor. Ryzyko. Lubi ryzyko, tak. Brzeziński. Myślę, że tą strefę ryzyka, która jest potrzebna każdemu. Przepraszam za jakość tego nagrania, ale to jest nagranie VHS, przypominam, rok 90. W zasadzie to jest na początku polskiej transformacji. I co ciekawe, te marzenia pana profesora Brzezińskiego z jednej strony no, były prorocze, z drugiej strony po 33 latach widzimy je też jak utopijne, ale, albo raczej niepewne. Profesor Brzeziński jest postacią, którą jakby wprowadzamy do naszego panteonu pokoju. Zresztą mówimy o tym od bardzo dawna, ponieważ profesor Zbigniew Brzeziński uczestniczył w rokowaniach w Camp David, wspierał proces pokojowy, pracując właśnie ze stroną izraelską. Głównie właśnie dlatego, że po stronie izraelskiej było mnóstwo Żydów polskich, którzy właśnie tam wywędrowali po II wojnie światowej. No, a teraz na razie mogę powiedzieć dzień dobry, a potem porozmawiamy o planach. Taki mam dzisiaj plan, żeby porozmawiać o planach. Powiedziałem o 4 ważnych spotkaniach, czyli można powiedzieć, jest taka kumulacja w jednym czasie fajnych otwierających spotkań. W Gdańsku z Lechem Wałęsą, wczoraj w Rzeszowie z pełnomocnikiem prezydenta Rzeszowa. Zapowiedź dalszych naszych ciekawych spotkań i zaproszenia bardzo ważnego gościa właśnie tam do Rzeszowa. 2 lutego mamy spotkanie w Domu Mediacji we Wrocławiu, zbieramy Radę Programową i też mamy ciekawy plan współpracy z jednym z instytucji wrocławskich, natomiast w Warszawie zaczynamy w niedzielę szerokie konsultacje wokół właśnie zintegrowanego systemu kwalifikacji opisu zawodów zaufania publicznego. No, ja przede wszystkim usłyszałam pana Brzezińskiego i tak sobie myślałam, gdzie są tacy ludzie teraz, dlaczego się nie słucha takich ludzi i jak on potrafił fantastycznie w sposób wyważony powiedzieć o wielu, wielu sprawach. To jest niesamowita sztuka, to jest bycie prawdziwym politykiem i naprawdę kimś, kto potrafi rozmawiać praktycznie z każdym. Nie widzę różnych. No, ja też myślałem, że postać Zbigniewa Brzezińskiego jest lekko zapominana, ale okazuje się, że nie, że w Rzeszowie w zasadzie, jak rozmawiałem, to zdziwili się w ogóle, że ja się dziwię, prawda, że się nie ma czemu dziwić, to jest osoba dość znana. A jako, że obszar naszego oddziaływania to całe Podkarpacie, więc Przemyśl jak najbardziej jest terenem, z którego zresztą szukamy autorytetu. W tej chwili próbujemy namówić media lokalne oraz i regionalne oraz władze lokalne do wsparcia takiego procesu poszukiwania ambasadorów Rzeszowa i ambasadorów Podkarpacia. Kiedyś jeden z polityków ogłosił się ambasadorem Podkarpacia. Był jeszcze jeden, jest raczej, który wywołał skandal, jeszcze jeden, który wywołał skandal. Jest tam trochę głośnych historii jest, a autorytetów brakuje niestety. Dzień dobry, Jolu, co słychać dobrego? Dzień dobry. To znaczy ja myślę, że nie brakuje autorytetu. Tak sobie właśnie mówiłam, że
Jeżeli szukamy jakiegoś autorytetu, który jest no, we wszystkim autorytetem, no to oczywiście, że nie ma takiego i to, wiesz, no chyba, że ktoś wierzy w Boga, no to powie, że Bóg. Ale tak poza tym, no to ludzie, tak wydaje mi się, przynajmniej dla mnie, o, może tam będzie bardziej prawidłowo, potem są poszczególne osoby w poszczególnych dziedzinach, w poszczególnych rzeczach. A jeżeli chodzi o pana Brzezińskiego, to ja miałam trochę inne jakby takie odczucia. To znaczy najbardziej usłyszałam tam, że on jest Amerykaninem polskiego pochodzenia. I w tym momencie to czekanie i zostawianie furtki dla Brzezińskiego na to, żeby sobie mógł być wtedy prezydentem Polski, było niepotrzebne. Bo może te osoby, które na to liczyły, mogły pierw porozmawiać. Dialog jest jednak bardzo ważny. I mogłoby się okazać, że wcale pan Brzeziński nie był czymś takim w ogóle zainteresowany i nawet do głowy mu to nie przychodziło. To, że on wspierał Polaków w Trzemianach, to jest jedna para kaloszy, a wcale nie musiał chcieć kandydować na prezydenta. I w tym momencie zupełnie niepotrzebnie zostawiono taką furtkę, że ktoś może z zewnątrz, spoza Polski. I druga sprawa, no wtedy może i też nasza historia troszkę inaczej by się potoczyła. Ciekawy wątek, bo ja nie zarejestrowałem tego, że ktokolwiek rozważał kandydaturę Zbigniewa Brzezińskiego na prezydenta. On był w Kancelarii Prezydenta Stanów Zjednoczonych i raczej w ogóle... Jurku, a powiedz, czy pamiętasz, jak Stan Tymiński zaczął kandydatować? Co wtedy powiedziano? No Stan Tymiński, tak, oczywiście, to był kandydat. Właśnie, jak Stan Tymiński zaczął kandydować, to wtedy powiedziano, że ta furtka, żeby mógł ktoś z zewnątrz kandydować, przynajmniej ja pamiętam takie wypowiedzi, że ta furtka została pozostawiona dla Brzezińskiego. Aha, o to. O to mi chodzi, że właśnie wtedy, ja pamiętam jak była dyskusja, no bo szczególnie jak zaczęła się dyskusja, jak on przeszedł do drugiej tury. I wtedy takie totalne zdziwienie, zaskoczenie i zaczęła się dyskusja właśnie, skąd to się wzięło, że pozwolono na kandydowanie kogoś totalnie z zewnątrz. Nie chcę powiedzieć znikąd, bo tu nie chodziło o znikąd, tylko z zewnątrz. I, yes. I właśnie wtedy powiedziano, ja wtedy to usłyszałam, że to była zostawiona furtka. Nie pamiętam, kto to powiedział, wiesz, bo to było strasznie dawno i poza tym to nie było dla mnie wtedy istotne. Musiała być dla mnie to wiarygodna odpowiedź, skoro ja ją zapamiętałam. Powiedział, że to była zostawiona furtka dla Brzezińskiego, bo gdyby on chciał, to byłby godnym człowiekiem na prezydenta. I tu się zgadza. Tylko właśnie teraz sobie tak myślę, że jakby ktoś wcześniej, jak zostawiał tą furtkę, z tych mocodawców, którzy zostawili tą furtkę, zapytali jego, to może by się okazało, że ta furtka jest nie... Wiesz, w tym sensie, oczywiście, że to jest gdybanie, to jest zastanawianie się, co by było gdyby, ale z drugiej strony to takie zastanawianie czasami, co by było gdyby, daje nam, taka analiza daje nam możliwość wyciągnięcia wniosków na przyszłość, w innych rzeczach. Czy warto zostawiać furtkę, czy nie warto? No i w tym kierunku, dlatego o tym mówię. No to prawda, bardzo ciekawy wątek. No dobrze, słuchajcie, ja chciałbym dzisiaj o tych naszych działaniach, w zasadzie one są rozprogramowane aż do, no znowu do końca roku i bardzo się zdecentralizowują, bardzo mnie to cieszy, bo Grażynka z całym zespołem, z Małgosią Żuber-Zielicz, z Basią Staffi, z którą też się wczoraj spotkałem w Rzeszowie, z Batką Jaroszyńską, tworzą zespół Banku Srebrnej Gospodarki Punkt Wiedzy i został stworzony plan spotkań. Grażynka przewidziała przerwę wakacyjną. Nie wiem, czy ta przerwa będzie i czemu akurat przerwa. Ja przerw tak nie lubię, ale trudno. W każdym razie może zechcesz, Grażynku, dwa słowa o tych spotkaniach i dotychczasowym bilansie, dlatego że chcę opowiedzieć o spotkaniach w ogóle tych stacjonarnych i chcę powiedzieć o szkołach mediacji. A na razie to widać, że tak, marki tych naszych spotkań zoomowych się bardzo, bardzo umacniają. Debaty się umacniają, są bardzo różnorodne i wokół poniedziałku będziemy w tej chwili budować markę, rozwijać markę Polskiej Izby Mediatorów. Superwizja mediacji trzyma się bardzo dobrze. Bank Srebrnej Gospodarki Punkt Wiedzy zawładnął środą. Wszechnica Mediacji obchodziła swoją trzecią rocznicę bardzo hucznie.
I szkoła dialogu razem z innymi tematami dialogowymi w ogóle piątkowa nam pozostaje. A sobotni warsztat fajnym jest takim, można powiedzieć, no takim trochę oddechem, prawda, na sprawy warsztatowe. W niedzielę natomiast budujemy markę Panteon Pokoju i właśnie ten Panteon Pokoju chcemy robić wspierani Lechem Wałęsą właśnie jako naszym polskim nobliści. Więc powiedz, Grażynko, o środzie, proszę. Skończył się cykl styczniowy, zaczynamy luty. Na luty mamy taki program. 1 lutego spotkanie z Jarosławem Dudą, europosłem. 8 lutego będzie Marek Ferenc mówił o przedsiębiorczości 60+. Następne 2 terminy środowe mamy w tej chwili jeszcze wolne, bo każda z nas, naszej czwórki, oczywiście no, stara się, żeby każdy dzień, każda środa miała jakiś swój temat przewodni i tego, kto będzie naszym gościem. Także to się toczy. Mamy w marcu, też mamy już taki plan, że 15 marca spotykamy się, żeby omówić sprawę statutów rad seniorów. I tutaj też mamy zaproszonego gościa. No, jesteśmy w trakcie przygotowań. I też Beatka Jarosyńska też ma już prawie umówione spotkanie jeszcze będzie pani, która jest przedstawicielem Rzecznika Praw Obywatelskich, ale też to wszystko wymaga, że tak powiem, tych wszystkich takich załatwienia tych wszystkich spraw formalnych. Nie każdemu jest łatwo wziąć udział w takim spotkaniu i po prostu trzeba trochę poczekać. Także z takich pewniaków to właśnie są te sprawy, które wymieniłam, a reszta jest w trakcie. Ale my będziemy na bieżąco uzupełniać ten kalendarz. Tak, żeby do czerwca, żeby móc się zrealizować do końca z tym projektem. Ale to nie znaczy, że to jest koniec projektu. Nie, nie, nie. Projekt trwa i chcemy włączyć też taki udział wszystkich tych, którzy z nami się łączą. Mając swoje środowiska, mogą zaproponować też udział w jakichś ciekawych tematach, ciekawych ludzi, których znają. To nie jest tylko nasz obszar. To jest właściwie obszar nas wszystkich. Wszyscy będziemy tworzyć ten bank. Oczywiście inspirujemy i staramy się, żeby było ciekawie, żeby można było podyskutować, ale każdy z uczestników może zaproponować też jakieś swoje spotkanie i będziemy to rozwijać. Mam nadzieję, że mamy coraz więcej w każdym razie zgłoszeń adresowych osób, które chętnie się włączą, posłuchają, zobaczą, co. Jak widać, że jest potrzebne takie spotkanie, które nie jest objęte żadnym programem, żadnym jakby takim projektem, który ma swój początek i koniec i potem się nic praktycznie już nie dzieje, wszystko takie staje się wyciszone. To jest sprawa społecznie spontaniczna, powiedziałabym. To może zagwarantować albo, że się rozwinie, bo to nie jesteśmy od nikogo zależni, przed nikim się nie musimy sprawozdawać i to jest taka forma, która nie jest obwarowana jakimiś przymuszami. No i bardzo mnie cieszy spotkanie z panem europosłem Jarosławem Dudą, dlatego że od naszej rozmowy sprzed 2 lat, kiedy temat w ogóle srebrnej gospodarki był nowy, ja pamiętam swoje zdziwienie, jak pojawiło się to hasło, chociaż bardzo mi się spodobało od razu. I no, doszliśmy w tej chwili do bardzo, można powiedzieć, rozpędzonego środowiska. Wczoraj dużo rozmawialiśmy na temat statutu rad seniorów właśnie z Basią Stafi i z pełnomocnikami, z dwoma pełnomocnikami prezydenta wczoraj spotkaliśmy się. I o 4 programach wczoraj rozmawialiśmy, które chciałem wam pokazać, które przedstawiamy jako propozycje dla Rzeszowa i w efekcie to jest taka propozycja ogólnopolska. Pierwsza to jest dyskutowana od dawna przez nas kwestia mediacji społecznych.
I tutaj markę Centrum Arbitrażu Mediacji chcemy wzmocnić. Tak jak mówiłem, chcemy opowiadać o historii Zbigniewa Brzezińskiego. Tak swoją drogą na marginesie, jak Jola powiedziała, że nie mamy autorytetu, od razu sobie pomyślałem, że jednak mamy. Bo oprócz tego, że są takie osoby jak Władysław Bartoszewski na przykład. Takim autorytetem jest Wanda Traczyk. Takim autorytetem jest Marian Turski. I chodzi o to, że wynika z tego, że to pokolenie wartości przetrwało i dało znak, że można. Jak wczoraj wracałem w Wrocławiu, wsiadłem do autobusu, zobaczyłem dokładnie to, co ciągle mnie tak razi. Rozwalonych posiedzeniach młodych ludzi, którzy nie zwracają na nic, zajmują po 2-3 siedzenia, pomimo tego, że jest pełny autobus. Otóż to pokolenie niestety ma za dobrze, nie pamięta i nie wie, w jaki sposób uczyć się wartości, bo nie ma kto ich tego uczyć. Autorytety są ważne i to poszukiwanie, chciałbym zapowiedzieć, że będziemy dalej tych autorytetów szukać. Przypisujemy do projektu Uniwersytetu XXI wieku Williama Lincolna. Przypisujemy do Centrum Arbitrażu i Mediacji w Rzeszowie Zbigniewa Brzezińskiego. Chciałbym przypisać kogoś do Centrum Arbitrażu i do Mediacji we Wrocławiu, chociaż mamy tutaj Billa i to generalnie rzecz biorąc tak już jest no, silna postać. Mamy Lecha Wałęsę żyjącego. Cokolwiek by o nim nie powiedzieć, to też jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawa historia. Cokolwiek by o nim nie powiedzieć, o jego osobowości, o tym, że nawet dostał nagrodę Nobla za roztropność, chociaż bardziej był waleczny i zdeterminowany, ale faktycznie przyniósł korzyści dla ludzkości, jak mówię, ta nagroda Nobla w sposób niewątpliwy. I tak samo zdecydowanie uważam, to też jest jakaś taka misja przyszłości dla nas, jest to, aby Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy otrzymała nagrodę Nobla również. Po raz siódmy Wielka Orkiestra został złożony wniosek przez pana profesora Grzegorczyka o przyznanie tej nagrody Nobla i na pewno będziemy tam mocno kibicować, bo to jest taka inicjatywa, która na miarę tego 30-lecia się jak najbardziej wpisuje do wielkiej zmiany społecznej. I można powiedzieć, pomimo tego wszystkiego, jak wygląda nasz kraj teraz pod względem politycznym, to Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra i można się spodziewać, że jutro będą znowu kolejne rekordy, dlatego że sprzyja temu wszystkim automatyzacja, aplikacje, zaangażowanie ludzi, pewna konsekwencja. Także to jest rzecz dość ważna. Cztery projekty, które chcemy realizować w Rzeszowie, a to są marki, można powiedzieć, też ogólnopolskie, to są mediacje społeczne z możliwością zawarcia porozumienia z miastem Rzeszowem obejmującym właśnie takie działania systemowe. I określamy tę dotychczasową współpracę, coś, co jest tam bardzo fajne, i taką dokładną odwrotność do tego, co jest we Wrocławiu. To nie zaskakuje, bo na początku było właśnie odwrotnie. Mianowicie tam udaje nam się współpraca ze wszystkimi organami władz i państwowych, czyli Urzędem Wojewódzkim i Podkarpackim Kuratorium Oświaty, z Urzędem Marszałkowskim, z Urzędem Miasta. W zasadzie wszystkie urzędy są tam otwarte. Natomiast jak się zastanowiłem, we Wrocławiu nie udaje nam się współpraca z nikim, prawda? Nie chcę tego opisywać, choć mam oczywiście na ten temat swoją teorię. No i też ta rozmowa ostatnio z panem profesorem Jurusiem też raczej nas nastraja na to, żeby nie wiązać się i strukturalnie i nie budować takich zależności, jeżeli nie jest to niezbędne. Ale pamiętam z kolei też Grażynka była ze mną, spotkaliśmy się z panem prezydentem Ferencem, wtedy jeszcze prezydentem Rzeszowa, właśnie we Wrocławiu. Mieliśmy okazję z nim rozmawiać o projekcie Miasta Mediacji, więc do tej całej koncepcji wracamy. No i ważnym takim sztandarowym momentem będzie Rzeszowski Kongres Mediatorów 22-24 września. Tam jest taka fajna okoliczność, 23 września robimy sobie taką uroczystość przywitania kolorowej jesieni, bo marka Stowarzyszenia Mediatorzy Doliny Sanu, stowarzyszenie zostało powołane podczas naszego grudniowego spotkania między 11 a 13 grudnia w Rzeszowie właśnie w hotelu Falcon i tam właśnie będziemy mieli i mamy uzgodnioną siedzibę i Centrum Arbitrażu i Mediacji i Stowarzyszenia Mediatorzy Doliny Sanu. Czyli takie przedsięwzięcie, które zintegruje, zaktywizuje mediatorów właśnie z miasta Rzeszowa. Drugi blok to są konsultacje i dialog społeczny. Też wydaje mi się, że udało nam się bardzo zgrabnie ułożyć naszą współpracę z siecią zajmującą się konsultacjami społecznymi. Byliśmy na szkoleniu z Grażynką we Wrocławiu również w EPS-u, ale nawiązaliśmy przede wszystkim bliską współpracę z Fundacją Pola Dialogu oraz Stocznią
czyli tą Federacją Kuby Wygnańskiego, która zajmuje się konsultacjami społecznymi. Kolejny panel obywatelski szykowany jest w Rzeszowie, chociaż tutaj no, szukają pieniędzy na razie, bo z tym jest jednak problem. Panel obywatelski to świetna inicjatywa, ale znowu można powiedzieć, troszkę staje pod znakiem zapytania, gdy prezydent Sutryk, pomimo tego, że wcześniej się zobowiązał, że zastosuje się do ustaleń panelu, jako jedyny w Polsce odmówił, zarzucając manipulacje w organizacji, czy nie wiem, w formułowaniu tych postulatów. Nie wiem do końca, o co chodzi, ale na pewno jest to sprawa mocno niefortunna dla kogoś, kto dialogiem w zasadzie przeciera ścieżkę, albo przynajmniej retoryką dialogu przeciera ścieżkę do prezydentury Wrocławia. Trzeci program to Bank Srebrnej Gospodarki, punkt wiedzy, to jest to, o czym mówiła Grażynka. No i tutaj mamy mocny punkt przyczółek kreatywny senior właśnie w Rzeszowie, ale podkreślamy tą koalicyjną współpracę z sieciami senioralnymi. No najmocniej ta strukturalna powiązana sieć Warszawa, Wrocław, Rzeszów. No tak, Warszawa, Wrocław, Rzeszów, tak by trzeba było powiedzieć, czyli to też są te nasze sieci CAM-u, ale bardzo silny jest Białystok z całą tą grupą ludzi, zresztą z kilku miast Podlaski. No i czwarty projekt to jest Uniwersytet XXI wieku. Profesor Zbigniew Brzeziński przychodzi nam jako patron Centrum Arbitrażu Mediacji. Jak mówię, całą kampanię będziemy prowadzić w 2023 roku. Chcielibyśmy zakończyć właśnie ten proces Centrum Arbitrażu Mediacji do końca 2023 roku. To jest nasz taki, myślę, że bardzo interesujący cel. Jeśli chodzi o w ogóle nasze spotkania, to one też są poukładane już w planie. Ja już o tym mówiłem, a przypomnę tylko, bo to są takie bloki spotkań. Pierwsze już zaczynamy w niedzielę w Warszawie, czyli mamy regionalny sejmik mediatorów połączony ze spotkaniem. Tu będziemy mieli dużo ciekawych gości. A przede wszystkim te negocjacje z Darkiem Lorantem, z pierwszym człowiekiem, który zakładał formacje kryzysowe w Komendzie Stołecznej Policji, z Fundacją Pola Dialogu, z Małgosią Żubert-Zielicz, czyli Warszawską Radą Seniorów. No, coraz szerzej idziemy właśnie z opisami tych kwalifikacji. Będzie również Mirek Grubaczewski, będzie Krzysztof Sarzała, szef Centrum Interwencji Kryzysowej w Gdańsku na Przymorzu. To jest bardzo taka głośna instytucja. Zresztą cieszy mnie, bo Krzysztof jest częstym gościem Krakowa, jeździ dość często do Krakowa w tej chwili. Drugie spotkanie to już znacznie większe w Toruniu, mieście pokoju. Sejmik i kolejne spotkanie. Tutaj wpasowaliśmy debaty. Jest debata oksfordzka, mediacje dobrowolne czy obligatoryjne oraz pytanie, jak współpracować, jak budować mosty porozumienia między mediatorami. No wreszcie, jak odbić się, gdy przyjdą lepsze czasy, to jest, można powiedzieć, taka aluzja do naszej rzeczywistości i szukanie rozwiązań, bo kiedyś nam ten minorowy czas minie. Przy tej okazji robimy warsztat na temat konstruowania ugód, taki warsztat na temat właśnie prowadzenia mediacji online. Wierzymy, że to wzbudzi zainteresowanie, także jesteśmy już na etapie rozsyłania zaproszeń i informowania właśnie o tych wydarzeniach. Trzecie spotkanie będzie we Wrocławiu 8 do 11 marca. Te same debaty i spotykamy się u nas w Domu Mediacji, aczkolwiek oczywiście mamy dzięki Instytutowi Badań Edukacyjnych możliwość przyjęcia gości i te główne części spotkań stacjonarnych odbywać się będą w pobliżu dworca właśnie we Wrocławiu, w centrum. Kolejne czwarte spotkanie w Kazimierzu Dolnym. Widzę, że cieszy to spotkanie wielu osób. Ono jest Kazimierz Dolny na pograniczu województw mazowieckiego i lubelskiego. Także myślę, że dopełnimy naszych planów aktywizacji środowiska lubelskiego, no ale przede wszystkim też to pogranicze z Izą Kosior, z Lipskiem. Tam działa nasze Nadwiślańskie Centrum Mediacji z Moniką Studniarz, więc znowu będzie fajny kolejny impuls. Bardzo, bardzo lubimy te spotkania. Puławy Kazimierz Dolny. W zasadzie odbywamy je cyklicznie co kilka lat.
Było takie spotkanie w 2006 roku, myśmy się wtedy spotkali właśnie z Darkiem Jurusiem, obecnym profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, wtedy pracował na Uniwersytecie Śląskim. To on przygotował nam te podstawy aksjologiczne w ogóle dla mediacji w ramach naszego systemu. No i kolejne spotkanie jest w Krakowie między 19 a 22 kwietnia i też będziemy zbierali tutaj naszych ekspertów również ze Śląska, między innymi Krzysztofa Stadlera, z którym jestem w stałym kontakcie. Powrócimy, zaktywizujemy nasze Beskidzkie Centrum Mediacji z Andrzejem Przezińskim i Tarnowskie Centrum z Anią Ribant i z Jesiem Paszewskim. Także no, te wszystkie spotkania dają nam możliwość naprawdę takich szerokich, fajnych spotkań i konsultacji. Oczywiście Bożenka Czerska, nasza profesorka kolejna z Uniwersytetu Jagiellońskiego, również będzie obecna na tym spotkaniu. No i ostatnie spotkanie jest w tym cyklu oczywiście, jest w Olsztynie z Teresą Antczak i tutaj pani profesor Teresa Astramowicz-Lejk jest takim naszym, też można powiedzieć, naukowym wsparciem. Jest jeszcze Ewa Guchała, taka bardzo aktywna dziewczyna pracująca w służbach mundurowych niegdyś, myślę, że teraz jest na emeryturze, bo oni wcześniej na tą emeryturę idą, więc uda nam się pewnie włączyć do naszej aktywności. A w tym wszystkim pomiędzy tymi wydarzeniami są szkoły mediacji i te szkoły mediacji w zasadzie przygotowujemy w tej chwili no już takie działania promocyjne rozpisane na cały rok. Pierwszą zaczynamy, już wszystkie one są hybrydowe, czyli w zasadzie do wszystkich tych szkół można się dołączyć, niezależnie od tego, kto z jakiego miejsca w Polsce operuje. Generalnie schemat jest taki, że w każdym miesiącu robimy szkołę mediacji we Wrocławiu, u nas, w domu mediacji, a jednocześnie robimy jedną szkołę mediacji w jakimś innym mieście. Zaczynamy od Krakowa 17 lutego, dwa weekendowe spotkania w lutym i w marcu. Potem mamy Gdańsk, dwa weekendowe spotkania w marcu. Potem mamy Poznań, dwa weekendowe spotkania w kwietniu. Majowa jest Warszawa, potem jest Wrocław w czerwcu. To jest też takie stacjonarne, sześciodniowe szkolenie na miejscu. Potem mamy Olsztyn, zaraz po tym naszym spotkaniu właśnie w Semiku Mediatorów, który jest w maju. No a wakacje jeszcze mamy lipiec w Białymstoku, sierpień w Rzeszowie i po wakacjach we wrześniu spotkamy się w Warszawie. Ta sesja tu będzie troszkę kłopot, bo akurat nachodzi nam na spotkanie w Rzeszowie, ale być może zrobimy właśnie taki telemost, to nam wychodzi bardzo prosto. Katowice w październiku i Szczecin w listopadzie. Chcielibyśmy rzeczywiście, żeby każdy człowiek miał możliwość dotrzeć do nas, spotkać się z nami, bo oczywiście, że bardzo wartościowy jest taki kontakt, kiedy można też po prostu no, porozmawiać, mieć więcej czasu, luzu, jednak ekranik też tworzy pewne bariery, a tak w różnych grupach można o tym dyskutować. Jak sobie przypomniałem teraz, jak ostatnio Ania z Białegostoku ucieszyła się, jak zobaczyła zdjęcie przesłane przez Grażynę. Wsparcie w tym wszystkim dla nas są. Uloteczka Czas na mediację, bo w gruncie rzeczy z tym hasłem Czas na mediację promujemy rok mediacji klasycznej. Na tym zegarze, który jest takim banerem, batonem tego roku, mamy wizerunek Arystotelesa, Williama Lincolna oraz można powiedzieć symbol, znak pewnego mediatora, znaczka, który otrzymał w tej chwili w Polsce 8 mediatorów. Druga rzecz. Lech Wałęsa dostał znaczek? No, Lech Wałęsa jest noblistą, to on ma ważniejszy znaczek. On się bardzo solidaryzuje. Słuchajcie, ja naprawdę nigdy nie zapomnę tego takiego silnego, ciepłego uścisku dłoni, jak robiliśmy sobie zdjęcie z Andrzejem Starcem z Wałęsą. On był naprawdę wyraźnie uradowany tym spotkaniem, uradowany tym, co usłyszał od nas, uradowany tym, że może być takim też, można powiedzieć, wsparciem dla ruchu mediatorów, ale widać, że też jest bardzo aktywny politycznie, bo tutaj co rusz coś znowu mówi, wzbudzając powszechne zainteresowania. Wczoraj czytałem, że tam Medwiediew powiadał się na Lecha Wałęsy. Jedni mówią, że on tak w nerwach, ale myślę, że on tak raczej prześmiewczo. No ale to zobaczymy, czy je będzie na górze. Standardy mediacji. To jest coś, co wydaliśmy już dawno temu,
I na tym się opieramy. Myślę, że w tym mamy naprawdę przewagę nad środowiskiem wokół pana Zbyszka Ziobry, bo oni ciągle opracowują tylko standardy, ciągle opracowują tylko kodeksy i nic z tego im po prostu nie wychodzi. A my to mamy opracowane i wydane. No i mamy wreszcie podręcznik, którym kształcimy mediatorów, mediator gospodarczy. Grażynka ma ten podręcznik ciągle przy sobie i wyciąga wtedy, kiedy potrzeba. Tu jest nawet film w pakiecie do tej książki. A oprócz tego mamy książeczki, które wydaliśmy. Dwie z tych książeczek pokazuję. Książeczki uczące dzieci. Z tą samą układeczką w różnych kolorach. Zielona książeczka jest o negocjacjach. Niebieska, której tu nie mam, jest o mediacjach. Jest czerwona o mediacjach w szkole i jest pomarańczowa właśnie ta. Na temat tworzenia klubów mediatorów rówieśniczych w szkołach. Także przewodnik trenera mediacji rówieśniczych, szkoła dialogu, czyli negocjacje dla uczniów, czas na mediację, taka nasza uloteczka i wszystkie do nas namiary, opisany cały system w środeczku razem z polską normą ADR. Także jest to też dostępne w formie elektronicznej i tak jak mówiłem, standardy mediacji oraz wydany podręcznik mediatorów gospodarczych. Wprawdzie tytuł jest mediator gospodarczy, ale jak najbardziej opisuje i prezentuje metodę w sposób obiektywny i neutralny i z możliwością zastosowania we wszystkich dziedzinach. Tak wygląda nasz system kształcenia w 2023 roku. W zasadzie długo trwał ten okres rozbiegowy, bo grudzień przeznaczyliśmy na dokumentowanie działań, na archiwizację. Styczeń już powinniśmy zacząć z nowym rokiem, wszystko zaplanowane, ale trochę czasu nam to zajęło. Ja jednak uważam, że to bardzo dobrze, bo w tym czasie odbyliśmy cykl spotkań, a jutro, czy w zasadzie już dzisiaj w Lidz pójdę tropem profesora Zbigniewa Baumana. Tak jak powiedziałem, postać jest barwna. To jest kolejna postać, wokół której konfederaci w Polsce roztoczyli, można powiedzieć, silne pole naporu, mówiąc najdelikatniej, bo rzeczywiście Zygmunt Bauman był działaczem PRL-owskich służb, pracował w policji. Nie wiem, nie znam tej historii, czy jego wyjazd do Lidz był wyrazem zaufania i, można powiedzieć, autorytetu naukowego, czy ucieczki przed tą rzeczywistością polską, ale wiem na pewno, że wniósł ogromny wkład właśnie w rozwój nauki co do opisu konfliktu. Dla mnie najbardziej doniosłym jest to odkrycie postawy ogrodniczej, bo jego opis odnoszący się do podziału świata już się nie sprawdził. Chociaż może i się sprawdził, może wręcz przeciwnie właśnie. Jak słuchałem Zbigniewa Brzezińskiego i słuchałem właśnie Zygmunta Baumana na początku naszego spotkania dzisiaj, to pomyślałem, że no panowie z perspektywy tych ponad 30 lat to, co mówili, wygląda teraz interesująco, mówiąc najdelikatniej. Prawda? I polska rzeczywistość zdążyła się mocno przeegzaminować. No i świat też okazał się troszkę inny, chociaż kto wie, bo w gruncie rzeczy ten napór rosyjski na Ukrainę pokazuje, że terytoria są w zasadzie rozdzielone, a jedynie mamy do czynienia właśnie z próbami zajęcia, zagarnięcia komuś czegoś, prawda? I to jest pewien znak tych czasów. To na pewno nie są czasy odkryć geograficznych, czasy odkryć nowych kontynentów, niestety kolonizacji, bo one zostawiły też dużo bolesnych śladów. Teraz jeszcze VII wiek czy VIII wiek trwają rozliczenia z tamtego czasu. Ale na pewno mamy no, czas niepokojów i jak ten rok zostanie zbilansowany, no to dopiero czas pokaże, ale my na pewno podchodzimy do tego roku bardzo aktywnie. To chyba tyle na dzisiaj. Jeżeli macie jakieś uwagi, pytania, bardzo proszę, a jutro postaram się, nie będzie to łatwe, bo nawet nie wiem, czy w ogóle to się uda, bo jutro jestem w Lidz i wyruszam dalej autobusem o godzinie 13, więc tego czasu może być niedużo, ale zobaczymy. Może się uda jeszcze o 10 wpiąć. Chcę pokazać Lecha Wałęsę, czyli to nasze spotkanie właśnie z Lechem Wałęsą. Postaram się, żeby to było właśnie jutro. Czy macie jakieś jeszcze głosy swoje? Grażynko, coś na koniec?
Ja tak może z zupełnie innej beczki. Tak. Ponieważ jest to sobota, życzę wszystkim dobrej soboty i niedzieli, a ponieważ pogodę mamy taką nijaką, trochę siąpi, trochę tak szaro, to chciałam wam przeczytać wierszyk z fajnego miejsca. Miejsce nazywa się Czary na Pary. I to jest miejsce w Sandomierzu. Tam byłyśmy z Dagmarą i zwiedziłyśmy ich wystawę i taki dostałyśmy bilecik. Żeby zdrowie było przednie, poznaj ziółka odpowiednie. To co truje i co leczy dla dorosłych i dla dzieci. W Sandomierzu na wystawie pokażemy wam ciekawie grzyby, kwiaty, eliksiry, antidota, suweniry. Wszystkim życzę dobrej niedzieli. Brawo, brawo. Do zobaczenia jutro lub Wałęsa. Pa, pa.